Witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu 7 kolejki Betclic drugiej ligi pomiędzy Chojniczanką Chojnice a Olimpią Elbląg, wygrany przez Chojniczankę 2-0. Jako pierwszy głos zabierze trener gości Elbląga, pan trener i Karol Przybyła. Proszę o głos. Witam. Zacznę oczywiście od gratulacji dla drużyny gospodarzy za zwycięstwo. Co do naszej drużyny, jesteśmy na pewno w bardzo trudnym momencie. Cały ten tydzień był dosyć intensywny, bo dużo zmian w klubie, na które zespół zareagował mimo wszystko uważam pozytywnie. Staraliśmy się przez tydzień zrobić tyle, ile mogliśmy, żeby przygotować się jak najlepiej do tego dzisiejszego spotkania. W wielu aspektach na pewno zespół udało się poprawić, szczególnie w tym aspekcie motorycznym. Myślę, że byliśmy bardzo dynamiczni, energetyczni i na tym nam zależało. Chcieliśmy zmienić trochę pomysł na naszą grę. Wydaje się, że też ten pomysł sprawił tutaj gospodarzom sporo problemów, bo na pewno zaskoczyliśmy tym, że spróbowaliśmy grać obroną wysoką, bardzo szybko przechodzić z tej obrony wysokiej do obrony niskiej. Zabrakło na pewno tego, że utrzyma się przy piłce dłużej, poszanować ją trochę, zbudować przewagi tam, gdzie my chcieliśmy robić. I stąd się zaczęły nasze problemy, że tą piłkę za szybko po prostu oddawaliśmy. Natomiast mimo wszystko, mimo tej porażki, ja widzę takie światełko w tunelu, widzę, że ten zespół, tak jak powiedziałem, zareagował pozytywnie na te wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy. Muszę podziękować zawodnikom za to, że włożyli w ten mecz dzisiaj naprawdę bardzo dużo serca, zaangażowania i to było na pewno widoczne i z trybun, i my to widzieliśmy z boiska, że chłopaki walczyli, chcieli do ostatniej chwili, nawet przy wyniku 2-0, chcieli tą chociażby jedną bramkę zdobyć. Dziękuję mojemu sztabowi, który tutaj na prędce złożyliśmy tak naprawdę w przeciągu 30 minut i wszystkie ręce na pokład. Według tej myśli to naprawdę się chłopaki zaangażowali i zrobiliśmy wszystko, żeby dzisiaj być gotowym. Zabrakło nam, zadecydowały tak naprawdę błędy indywidualne. Widzieliśmy, że Chojniczanka tutaj bardzo mocno tymi bocznymi sektorami atakuje i tam nie przypilnowaliśmy jednego obiegu Marcela Stefaniaka. To jest jedna bramka, druga bramka. Widzieliśmy też, że Chojnice są bardzo mocne przy stałych fragmentach gry i tu też błąd indywidualny w kryciu 1-1. Mieliśmy to wszystko przygotowane, przeanalizowane. Niestety te błędy zdecydowały, że dzisiaj punktów żadnych do Elbląga z Chojnic nie przywieziemy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękuję trenerze. Za chwilę druga część konferencji. Czas na drugą część konferencji. Głos zabierze trener naszego zespołu, Damian Nowak. Trenerze, poproszę o komentarz do spotkania. Witam serdecznie. Cieszymy się, że dobrze zareagowaliśmy na to, co się wydarzyło w Krakowie. Czyli ta reakcja jest naprawdę bardzo dobra, bo pokazuje, że stać nas na to, żeby wgrać z większą determinacją, z większym zaangażowaniem, z większą pasją, bo to pokazuje, że dzięki temu też w tej lidze oprócz aspektów piłkarskich robi się punkty. Stricte, wchodząc do meczu, na pewno zrobiliśmy wszystko w tym tygodniu, żeby się przygotować do meczu, gdzie nagle jest zmiana trenera i cieszy fakt, że się dobrze do tego meczu przygotowaliśmy. Dla mnie też bardzo ważne, czy dla nas, jest to, że to zwycięstwo było też bardzo istotne dla naszych kibiców. Widzieliśmy, jak ważny to jest dla nich mecz, więc to też bardzo cieszy, że daliśmy te uśmiechy wszystkim. I pracujemy dalej, konsekwentnie szykujemy się do następnego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Dzięki.